Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami 22. kolejka spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Trochę się działo i to przede wszystkim w naszym regionie. Trzy spotkania będziemy Państwu dzisiaj prezentować o tym, co się działo w pojedynkach tutaj w regionie koszeńskim. Będę rozmawiać z moim gościem, a jest nim Maciej Kazimierowicz. Bałtykoszalin, witam. Witam serdecznie. Bałtykoszalin, już nie pierwszy raz. Trener Polakowski przy okazji jednego z meczów, bodajże z Gwardią, po Kaszubi Kościerzynie. Rozmawiałem z nim w wywiadzie i powiedział przed meczem z Gwardią, że tak naprawdę no, mecz z Gwardią to jest mecz derbowy, ale wy w zasadzie każde takie spotkanie musicie traktować, każdy mecz jak pojedynek derbowy. I tak naprawdę w tej sytuacji i w tym meczu z Drawą Drawsko-Pomorskie w ostatniej kolejce trzeba powiedzieć, że mobilizacja była spora. No tak, wiadomo w jakiej jesteśmy sytuacji. Dla nas każdy mecz to jest jak finał. Potrzebujemy tych punktów, dlatego no, jesteśmy zaangażowani na 100%. Jednak no, tych punktów nie zdobywamy tyle, ile byśmy chcieli. Po prostu mamy te sytuacje, no ale nie zawsze one zamieniają się na bramki. No i właśnie w związku z tym w konsekwencji mamy też 10 remisów. Nie potrafimy wygrywać tych meczów. Przykładem jest teraz ten remis z Drawskiem właśnie. Patrząc na wasze dotychczasowe wyniki, oprócz dobrej gry potrzebne też jest trochę szczęścia. Tego szczęścia wam zabrakło w Gdańsku. No i można powiedzieć, tego szczęścia też wam zabrakło teraz w starciu z Drawą. No tak, można właśnie tak powiedzieć, że brakuje nam troszeczkę tego szczęścia. W Gdańsku mieliśmy bardzo dobrą sytuację, no, której nie udało się zamienić na bramkę i pech chciał, że w ostatniej minucie straciliśmy. Chociaż to my powinniśmy wywieźć stamtąd 3 punkty. No teraz też z Drawskiem Robert podchodzi do karnego, nie udaje się zamienić go na bramkę. No i niestety zamiast 3 mamy ten 1 punkt, ale wierzymy mocno w to, że w następnych meczach już będziemy punktować, będziemy zdobywać całość po prostu, będziemy zgarniać. 22. kolejka przede wszystkim przebiegała pod hasłem starć lokalnych rywali. Bałtyk mierzył się na własnym boisku z Drawą Drawsko-Pomorskie, dwie drużyny z regionu koszańskiego. Razel Dygowo, kolejna drużyna z naszego regionu, mierzyła się z Gwardią Koszalin. No i Leśnik Manowo podejmował KS Chwaszczyno. Skróty z tych 3 spotkań, a także wypowiedzi pomeczowe trenerów przed nami. Bałtyk Koszalin stroje brązowe mierzył się na własnym boisku z Drawą Drawsko-Pomorskie. Faworytem wydawała się drużyna przyjezdna, która jest zdecydowanie wyżej w ligowej klasyfikacji. Bałtyk jednak w rundzie rewanżowej ambitnie walczy o pozostanie w lidze, zatem zapowiadało się ciekawe widowisko. W pierwszej części to goście byli bliżej zdobycia bramki. Najpierw fatalny błąd Dulewicza, golkipera Bałtyku, nie wykorzystuje guźniczak i wynik pozostaje bez zmian. Jeszcze rzut wolny w pierwszej części meczu dla drużyny z Drawska Pomorskiego. Guźniczak z dystansu, piłka poszybowała jednak nad poprzeczką. Zdecydowanie więcej działo się w drugiej części, być może wpływ na to miała zmiana kompletu strojów Bałtyku na stroje białe. Najpierw Drawa, rzut rożny, zamieszanie w polu karnym, Magnuski fatalnie przestrzelił. W odpowiedzi staje fragment gry dla Bałtyku, dośrodkowanie Kazimierowicza. Piłka trafia ponownie do tego samego zawodnika, do środkowania, tam Ziętarski przenosi piłkę nad poprzeczką. Kontra w wykonaniu gospodarzy, Adrian Rząsa indywidualnie do linii końcowej boiska, dogrywa, tam chyła uderza, broni Kaczmarczyk. Kolejna dobra akcja w wykonaniu miejscowej drużyny. Ziętarski do Rokickiego, dośrodkowanie, Kazimierowicz zgrywa, tam Rząsa uderza i broni Kaczmarczyk. W odpowiedzi Drawa, uderzenie z woleja Magnuskiego, ale zbyt lekkie, by zagrozić bramce Dulewicza. Kolejny stały fragment gry dla gospodarzy, dośrodkowuje Kazimierowicz, tam defensor Drawy zagrywa piłkę ręką i arbiter dyktuje 11. Rzut karny wykonuje Robert Ziętarski, zbyt lekko, by zaskoczyć Kaczmarczyka i golkiper Drawy lepszy w tym pojedynku. Goście w odpowiedzi, ale tym razem strzał zablokowany. Świetna akcja Barbosy, odbiera piłkę stoperowi Drawy. Indywidualna akcja, piłkę wybija obrońca gości. Faulowany przed polem karnym Robert Ziętarski i arbiter dyktuje rzut wolny. Rzut wolny wykonuje Kazimierowicz, uderzenie broni Kaczmarczyk. Kolejna akcja Drawy. Doskonałą sytuację marnuje jednak Wojciech Witoń.
Bałtyk kończył mecz w dziesiątkę, drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką ukarany został Maciej Kazimierowicz. Do końca spotkania wynik już się nie zmienił, Bałtyk remisuje z Drawą 0-0. Z jednej i z drugiej strony na pewno tych sytuacji, myślę, że chyba mój zespół miał chyba tych sytuacji nawet więcej. Tutaj oczywiście Bałtyk rzut karny i bardzo dobra interwencja Kaczmarczyka, także na pewno bramkarz, można powiedzieć, że nam to wybronił, ale z drugiej strony no my strasznie nieskuteczni po raz kolejny. Z tyłu mamy fajnie to wszystko poukładane, natomiast ta nieskuteczność razi i mogliśmy z tego ciężkiego terenu przywieźć 3 punkty, ale jesteśmy zadowoleni z tego jednego punktu też na pewno. Mamy swoje problemy personalne, zresztą jak było widać, kontuzje są różne i walczymy tak naprawdę ze sobą. Trudno jest przewidzieć, jaką jedenastkę desygnować do gry, bo nawet przed meczem Rząsa zgłaszał kontuzję, cały tydzień nie trenował, nie grał zresztą w meczu z Lechią Gdańsk. Trudno tutaj troszeczkę trafić z jedenastką. Z przodu za bardzo armat nie mamy, to widać. No cóż, no do przerwy graliśmy pod wiatr, powiedzmy, że przewidywaliśmy taką sytuację, że będzie ciężko, bo trenowaliśmy tutaj dopiero 2 razy, to był nasz pierwszy mecz na inaugurację. No i co, no strata 2 punktów, jeżeli się nie wykorzystuje karnego. W drugiej połowie zagraliśmy już z wiatrem, no ale nie mogliśmy dokonać takich zmian, jakich chcieliśmy i sobie zakładaliśmy, ofensywnych, bo zawsze coś się działo. To Bartek Maciąg, co wcześniej Wulkiewicz i tu widać było, że ciężko cokolwiek wykombinować, że tak brzydko powiem. No i szkoda straty 2 punktów, bo jeżeli się ma rzut karny, w drugiej połowie gra się z wiatrem i ta przewaga już była widoczna, wybijają piłkę przeciwnicy z bramki. Trochę szczęścia w pierwszej połowie przy 0-0, bo sami sprokurowaliśmy sytuację. No Maciek Dulewicz podał do napastnika gości, gdyby wykorzystali sytuację, byłoby 1-0 w plecy i musielibyśmy gonić. A tak 0-0, brak strzału rzutu karnego i niestety no, tracimy 2 punkty. W 22. kolejce spotkań Gwardia Koszalin czerwono-niebieskie stroje mierzyła się na wyjeździe z Raselem Dygowo. Faworytem wydawała się drużyna koszańska, a Rasel to najsłabsza drużyna rozgrywek. Gwardia, by liczyć się w walce o podium, powinna to spotkanie wygrać. Jednak spotkanie rozpoczęło się po myśli gospodarzy. Już w 3. minucie Adrian Rutkowski zdobywa bramkę na 1-0. Nie bez błędu był w tej sytuacji defensor drużyny koszalińskiej. Gwardziści starali się odrobić stratę i dopięli swego w 20. minucie. Tradycyjnie gwardziści wykonują rzut autu daleko w pole karne. Wojciech Wójcik jest 1-1. Chwilę później kolejna akcja gości. Ryuki Kozawa mija jednego zawodnika, uderza, odbija się piłka od obrońcy i wychodzi obok bramki. Następna akcja, kilkanaście sekund później, rzut rożny dla Gwardii. Mateusz Bień uderza, jednak piłka przelatuje obok bramki. Gospodarze również mieli swoją świetną okazję. Prezent od bramkarza i obrońcy Gwardii, niewykorzystany przez Antona Muzyczenki. Tu doskonała okazja dla gwardzistów, uderzenie z dystansu. Strzał był jednak niecelny. Andrzej Wojciechowski, były gracz takich klubów jak Kotwica, Kołobrzeg i Gwardia Koszalin. Od wielu lat ikona Rasela Dygowo, tutaj rzut wolny. Uderzenie z dystansu, piłka trafia w poprzeczkę. Na kolejne gole trzeba było czekać do drugiej części meczu. Tutaj jeszcze akcja w wykonaniu gwardzistów. Neumann uderza, broni Hartleb. 53. minuta spotkania, dośrodkowanie z rzutu wolnego Szymańskiego, uderza Wójcik. Pierwsze uderzenie broni Hartleb, przy poprawce Daniela Wojciechowskiego również chwyta piłkę, jednak sędzia uznał, że chwytał ją już będąc w bramce. I w tej sytuacji sędzia uznał bramkę. Na odpowiedź Rasela nie trzeba było długo czekać, 10 minut później Adrian Rutkowski jest 2-2. Kolejna akcja w wykonaniu gospodarzy, rzut wolny dla Rasela niemal z połowy boiska. Dośrodkowanie i wychodzi z tego strzał, zaskoczony Fabiański jednak instynktownie wybija piłkę poza boisko. Faulowany w polu karnym Przemysław Brzeziński i arbiter dyktuje rzut karny. Do jedenastki podchodzi Daniel Wojciechowski, uderzenie jednak niecelne. Jeszcze doskonała okazja dla gwardzistów. Rozpędza się w kontrataku Dondera, dogrywa do Szymańskiego. Ten źle przyjmuje piłkę i wykorzystuje to golkiper Rasela. Jeszcze w doliczonym czasie gry okazja dla drużyny miejscowej. Anton Muzyczenko uderza, broni Fabiański. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 2-2. Szybko stracą
strzelona bramka troszeczkę pogrzewała nam plany, bo nie chcieliśmy dopuścić w ogóle do oceniania jakiejkolwiek bramki. No niestety musieliśmy gonić wynik już od trzeciej minuty. Co nam się w sumie udawało, raczej udawało. No, akcje się zazębiały, coraz groźniejsze były. W końcu bramka strzelona przez Wójcika w 20 minucie. Kolejne strzały Kozawy oraz Słowińskiego. No, przerwy się nie udało strzelić, ale byliśmy stroną przeważającą, dominującą. Po samej tej połowie dalej przeważaliśmy. Strzeliśmy bramkę na 2-1. No niestety jakaś nerwowość się wkradła w szeregi naszej obrony i straciliśmy bramkę na 2-2. Później cały czas ponownie dążyliśmy do odrobienia strat. Mieliśmy rzut karny, niewykorzystany, mieliśmy sytuację sam na sam. Cieszy to, że zawsze mieliśmy problem z zespołami z niższej, żeby stworzyć na sytuację, jakiekolwiek sytuacje bramkowe. I ciężko nam się także odrabiało te straty. No, w tym meczu pokazaliśmy, że i możemy sobie stworzyć kilkanaście sytuacji, możemy także odrabiać straty. No szkoda, że nie wywieźliśmy kompletu punktów, bo były ku temu okazje. W 22. kolejce spotkań Leśnik Manowo mierzył się na własnym boisku z KS Chwaszczyną. Zespół z Manowa do tej pory niezbyt dobrze spisywał się w meczach na własnym obiekcie. Jednak po dwóch wyjazdowych wygranych wydawało się, że podopieczni Wojciecha Megiera pójdą za ciosem i zdobędą kolejne punkty. Tym bardziej, że rywal to zespół również walczący o pozostanie na tym szczeblu. KS Chwaszczyna w poprzedniej kolejce ograło Astrę u Stronie Morskiej aż 5-0 i również chciało powalczyć o komplet punktów. W pierwszej części meczu gra była wyrównana. Tutaj strzał w boczną siatkę gracza Leśnika. W odpowiedzi z dystansu Adam Skierowski. Piłkę ponad bramką przenosi golkiper Leśnika. Jeszcze w końcówce pierwszej części meczu drużyna przyjezdna miała swoją kolejną okazję. Druga część meczu, rzut wolny dla KS Chwaszczyno, 58 minuta. Marcin Damc huknął nie do obrony i od tego momentu KS Chwaszczyno prowadzi 1-0. 10 minut później, groźna akcja w wykonaniu gości. Józef Kwit dopełnia formalności i w tym momencie KS Chwaszczyno prowadzi 2-0. Rzut wolny dla gospodarzy. Uderzenie Chrymowicza obok bramki. Od 74 minuty spotkania gospodarze grali w osłabieniu. Głupie zachowanie Pawła Rakowskiego, który kopnął rywala i w konsekwencji został wyrzucony z boiska. Warto zaznaczyć, że Rakowski był na boisku zaledwie 2 minuty. Chwilę później akcja Leśnika. Chrymowicz faulowany w polu karnym i sędzia dyktuje 11. Rzut karny wykorzystuje Seweryn Fiołek i jest 1-2. Leśnik starał się odrobić stratę, jednak nie stworzył żadnej groźnej okazji. Natomiast w doliczonym czasie gry świetnie rozegrali rzut wolny gracze KS Chwaszczyno Marcin Damc i jest 3-1 dla drużyny przyjezdnej. Takim rezultatem zakończyło się to spotkanie. Leśnik nadal na wiosnę nie wygrał na własnym boisku. My przyjechaliśmy tu z zamiarem zdobycia jakiejkolwiek zdobyczy punktowej, bo trochę mieliśmy deficyt w tych punktach, no ale nasz zespół został praktycznie cały przebudowany i czasu potrzeba. Ja to twierdziłem cały czas. No, jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony z dzisiejszego meczu. Aczkolwiek Leśnik Manowo postawił nam dobre warunki, no ale byliśmy dziś zespołem lepszym. O tą przynajmniej jedną bramkę, a strzeliliśmy dwie więcej. Na pewno w tym meczu wygrał zespół lepszy. Taka jest bolesna prawda. Zespół, który był bardziej konsekwentny, strzelił 3 bramki. Ta pierwsza bramka szczególnie otworzyła tutaj spotkanie, no ale myślę, że pierwsza połowa również nie toczyła się pod nasze dyktato, tylko lepiej wyglądał zespół gości. Dlaczego tak było, no to powiem, no nie do końca rozumiem, dlaczego na swoim boisku nie potrafimy grać więcej piłką i lepiej realizować tych założeń taktycznych. Natomiast na wyjeździe w jakiś sposób udaje nam się to osiągnąć. No cóż, szkoda tych punktów, ponieważ mogą one się okazać już ciężkie do odrobienia. No remis na własnym boisku to niczym porażka w starciu z Drawą Drawsko-Pomorskie. Mimo wszystko, mimo tego, że Drawa była wyżej od was w tabeli, to jednak strata tych punktów to jest naprawdę bolesny cios. No jest bolesnym ciosem to dla nas, no dlatego właśnie mówię, no każdy mecz, obojętnie teraz czy u siebie, czy na wyjeździe, no to musimy naprawdę traktować jako finał, no i tym bardziej to jest bolesne, bo znajdujemy się na takim miejscu, a nie innym. Gdybyśmy byli w środku tabeli, czy wysoko, a nie walczyli o awans, to byśmy mogli sobie
pozwolić na takie mecze, a w naszej sytuacji po prostu to jest niedopuszczalne już do końca sezonu. Ta druga żółta kartka trochę podcięła skrzydła twojej drużynie. Podcięła skrzydła całej drużynie? Myślę, że nie. Myślę, że chłopaki walczyli tam. Ta kartka była jaka była. No ale z tego co wiem, bo poszedłem do szatni, to chłopaki jeszcze tam cisnęli i mieli szansę. No niestety. A jak to jest z tymi strojami? Widać było w pierwszej połowie, jak póki graliście w tych brązowych strojach, to tak to widowisko takie dosyć średnie. W drugiej części białe stroje, zupełnie gra się odmieniła. No tak, no uznaliśmy to za przyczynę właśnie w przerwie, jak zeszliśmy do szatni, że stroje mamy czarne i dlatego gramy słabiej. Postanowiliśmy zmienić stroje na białe, no i wyszło, jak wyszło. Czyli w następnej kolejce już białych będziecie grać? Już do końca sezonu w białych, obojętnie. Nawet jak przeciwnik będzie miał białe, to my też białych. Podsumowanie tego, co się działo w 22 kolejce, wszystkie wyniki spotkań, tabela, także zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Oto komplet wyników 22 kolejki spotkań. Bałtyk Koszalin remisuje starcie z Drawą Drawsko-Pomorskie 0-0. Leśnik Manowo przegrywa z KS Chwaszczyno 1-3. Remis w starciu Rasa Ladygowo z Gwardią Koszalin 2-2. Lechia 2 Gdańsk w meczu na szczycie ligowej klasyfikacji pokonała Gryfa Wejherowo 3-1. Kaszubia Kościerzyna pokonała na wyjeździe Astry Ustroniemorskie 4-2. Pogoń Szczecin wygrała z Bałtykiem Gdynia 2-1. Arka 2 Gdynia wygrała z GKS-em Przodkowo 3-2. Remis w starciu Kartuzy z Chemikiem Police 1-1. W tabeli prowadzi Lechia 2 Gdańsk z dorobkiem 45 punktów, 44 ma Gryf Wejherową, 43 Kaszubia Kościerzyna. Na miejscu czwartym Gwardia Koszalin z 37 punktami, 34 ma Bałtyk Gdynia, tyle samo Drawa Drawsko-Pomorskie, 33 Arka 2 Gdynia i 32 Chemik Police. Dolna część tabeli Kartuzja Kartuzy 31 punktów, 29 ma KS Chwaszczyno, 26 Pogoń 2 Szczecin, 25 GKS Przodkowo. Coraz trudniejsza sytuacja zespołu walczących o utrzymanie. 22 punkty ma Bałtyk Koszalin, 19 Leśnik Panowo, 17 Astra Ustroniemorskie i 15 Rasa Ladygowo. W najbliższej kolejce spotkań Gwardia Koszalin zmierzy się na własnym boisku z Astrą Ustroniemorskie, Chemik podejmuje Bałtyk Koszalin, Kaszubia zmierzy się z Leśnikiem Manowo. W pozostałych meczach Lechia podejmuje Pogoń Szczecin, Drawa zmierzy się z Gryfem Wejherową, Bałtyk Gdynia podejmuje Rasę Ladygowo, Kartuzja zmierzy się z Arką i KS Chwaszczyno rywalizować będzie z GKS-em Przodkowo. Co do minionej kolejki, trzeba powiedzieć, że największą niespodzianką jest remis Gwardii na wyjeździe z Rasą Ladygowo 2-2. No i trzeba powiedzieć, patrząc przez pryzmat tych sytuacji, które oglądaliśmy, to Ladygowo spokojnie mogło też to spotkanie wygrać, jak również Gwardia. No tak, taka jest prawda, aczkolwiek no moim zdaniem Gwardia Koszalin troszeczkę na swoje własne życzenie zremisowała ten mecz, ponieważ no, błędy, jakie popełnili, no to równają się właśnie stratą bramki. Nie było innej możliwości. Co do meczu na szczycie ligowej klasyfikacji, zwycięstwo Lechii nad Gryfem Wejherową, zaskoczenie? No tak, to jest dla mnie spore zaskoczenie, ponieważ myślałem, że Wejherowo już nie pozwoli sobie na odebranie punktów, szczególnie na własnym terenie, no aczkolwiek Lechia, nie wiem, być może zeszli, sporo zawodników być może zeszło z pierwszego zespołu, no i wynik jest 3-1 dla Lechii, aczkolwiek, no tak jak mówię, myślałem, że Wejherowo tego meczu nie przegra. Chemik Police, wasz najbliższy rywal, to taki nieprzewidywalny zespół, bowiem no, gra bardzo słabo z Gwardią tutaj w Koszalinie, w kolejnych spotkaniach punktuje. Teraz remis w starciu wyjazdowym z Kartuzją Kartuzy. Kartuzja też w mocnym dołku na wiosnę, tylko dwa remisy i same porażki. Zatem tak naprawdę trudno powiedzieć, jaki jest potencjał Chemika w tych rozgrywkach wiosennych. No tak, może grają w kratkę, ale akurat Chemik Police jest takim zespołem, którego nie można na pewno zlekceważyć, obojętnie czy oni są w dołku, czy nie. Są moim zdaniem solidną drużyną, no ale tak jak mówię, no my pojedziemy tam, postawimy swoje własne warunki, zagramy o 3 punkty i też no nie widzę innej możliwości niż wywiezienie już z Polic kompletu punktów. No, w Policach takie dosyć specyficzne to boisko jest, bardzo duże, bardzo szerokie. Tak, tak. Ułatwia to grę? To znaczy, no być może i ułatwia, ponieważ wiadomo, im więcej placu, tym więcej miejsca do gry. Nie jest tak wszystko, na małej przestrzeni nie dzieje się gra.
ale ważniejszym aspektem moim zdaniem jest to, że tam jest dobra płyta i zawsze fajnie się grało w piłkę w Policach. A jak to będzie miało wpływ jednocześnie granie Pucharu Polski i Ligi, bo tutaj już w tym tygodniu gracie kolejny mecz pucharowy, a przy okazji mecz ligowy, no tych meczów sporo, ale też przydałoby się wam odpoczynku, czy jednak nie? Czy będziecie Puchar normalnie traktować prestiżowo? To znaczy moim zdaniem dla nas to jest dobry taki terminarz, ponieważ no, tak jak trener Polakowski też mówił, no, u nas co chwilę są jakieś kontuzje, nie gramy jednym składem, a być może te dodatkowe mecze w Pucharze pozwolą nam na lepsze zrozumienie siebie nawzajem i po prostu przećwiczenia może niektórych schematów gry właśnie, żeby to się przełożyło na ligę. W najbliższym tygodniu wszystkie nasze drużyny trzecioligowe z regionu będą rozgrywać swoje mecze pucharowe. Bałtyk już we wtorek. Rywalem będzie? Police. A, naszym, w Pucharze, Gościno. Olip Gościno będzie gospodarzem meczu pucharowego z Bałtykiem Koszalin. Ten mecz we wtorek, w środę Leśnik Manowa podejmuje Gwardię Koszalin, a później Liga. Bałtyk mierzyć się będzie na wyjeździe z Chemikiem Police. Gwardia Koszalin podejmuje Astrę Ustronie Morskie, kolejny mecz z cyklu meczów lokalnych rywali, a Leśnik Manowo no, na bardzo trudnym terenie mierzyć się będzie z trzecią drużyną w klasyfikacji Kaszubią Kościerzyna. Zapowiadają się ciekawe emocje. Zapraszam Państwa na stadiony. Na pewno będzie co oglądać i tu w meczach pucharowych, jak i w meczach ligowych. A przede wszystkim też to wszystko Państwu zaprezentujemy za tydzień w kolejnym wydaniu magazynu Liga Max. Do zobaczenia. Dzisiaj moim Państwa gościem był Maciej Kazimierowicz, Bałtyk Koszalin. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. No i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.